80% unijnych środków idzie do zaledwie 20% rolników. Właścicieli najwięcej terenów. Dlatego komisja chce ustalić górny limit opłat. To, co zostanie w ten sposób zaoszczędzone, ma trafić do małych gospodarstw w tym samym kraju. Więcej szczegółów dotyczących reformy unijnej polityki rolnej Marcela przedstawi na przełomie maja i czerwca. Słowaccy rolnicy żądają wyjaśnień od rządu w sprawie niegłaśnego wykorzystania unijnych funduszy. W dopłatach rolniczych, które rzekomo zaangażowana była największa partia koalicyjna. Spółki powiązane z politykami miały otrzymywać płatności do gruntów, które nie były ich własnością, ani nie były przez nie uprawiane. Niejasności ujawnione przez dziennikarzy, bada też Komisja Europejska.